Witajcie moi drodzy w drugiej już części omawiania zjawiska kryzysu na rynku matrymonialnym. W tej części chciałem się skupić przede wszystkim na social media, które dosyć mocno wpłynęły na relacje. Ale od początku. Na początek krótka powtóreczka. Co jest najistotniejsze, można by powiedzieć, taką walutą, jaką kobiety kochają obracać? Jest to atencja. I teraz, gdzie tej atencji mogą dostać najwięcej? No, nie jest to żaden klub, gdzie można sobie potańczyć i tak dalej, chociaż też i tam dużo atencji mogą mieć. Ale social media pokroju Instagrama, Twittera, TikToka i tak dalej to są właśnie miejsca, gdzie dostają najwięcej atencji. I kobiety mając świadomość tego, że faktycznie tak jest to starają się poprzez właśnie różnej maści zdjęcia zdobyć tą atencję. Najczęściej jakaś forma, tutaj wypięty cyc, wypięta dupa, jakieś wiecie bikini, bielizna, te sprawy, jakieś takie zdjęcia bardziej zmysłowe. Oraz mm, idąca dalej patologia w postaci OnlyFans. Kończy się to tym, że na Instagramie mamy masę gości, którzy słodzą takim dziewczynom, gadają, jaka ona jest piękna, i tak dalej. Serduszkują, dają ją za darmo tę atencję za to, że po prostu pokazała kawałek ładnego ciała, a potem na tyle zdesperowani idą właśnie w stronę płatnego, bele żeby dostać troszkę więcej tego ciała, troszkę więcej zobaczyć, pobudzić wyobraźnię. I to jest na tyle desperacja, że są gotów płacić czasami nawet niebotyczne pieniądze, a czasami są w stanie płacić za takie dziwne rzeczy, jak na przykład pierdy zamknięte w słoikach. <laughs> Serious? Swoją drogą, jak został tutaj poruszony wątek baseniary Amurad, to taka ciekawostka ona w ostatnim roku na OnlyFansie zarobiła 33 miliony dolarów. Zakładając, że ten OnlyFans mógł być na przykład nie wiem, po 30 dolarów to, żeby osiągnęła yy, takie kwoty rzędu średnio właśnie 1,5 miliona na miesiąc. To sub, samą subskrypcję musieliby wykupić 50 tysięcy osób. To tylko pokazuje desperację, jaka drzemie właśnie w facetach. Ale, żeby nie było, że to dotyczy tylko jakiejś laski z hamburgeryki, no to na naszym polskim podwórku mamy podobne sytuacje. Nie wierzycie? W takim razie spójrzcie proszę na to. Właśnie jesteśmy sobie na Instagramie, żeby przejrzeć mm, kilka e, losowych mm, kobiecych profili na Instagramie, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Na pierwszy rzut oka rzuciła mi się taka dziewczyna, bardzo piękna. Jak wejdziemy sobie e, na profil, to się okaże: Linktree. Hmm, o cóż tu chodzi? No, patrz, OnlyFans. Ciekawe, prawda? Ale co mamy tu następne? Hmm, chociażby taka. Chociażby taka Zusję. Też, też w sumie ładna, chociaż ja nie jestem fanem, żeby dziewczyny były aż tak wytatuowane. All my links znowuż. I znowu OnlyFans. Ale żeby nie było, mam tutaj jeszcze inne mm, profile. <laughs> Które postanowiłem sobie skopiować z prywatnego Instagrama. O, tutaj na przykład. Ona kiedyś było, Ona kiedyś należała do. Tam, Suicide Girls, czy jakoś tak. Ogólnie spoko. Nie? Wejdźmy sobie. No patrz. OnlyFans. Wchodzimy sobie. No widać, że też, że wydzielana. Przy tym też bardzo piękna. No ale mimo wszystko, tak. Tutaj eksponuje swoje atuty, tu jakieś bieliźniane, tu jakieś inne, podobne. Następne. Urszula Toczko. Na moje to wygląda na modelkę, ale zobaczcie, też dosyć pięknie tutaj, o. O, za to zdjęcie osobiście ja szanuję, tak? Tutaj właśnie zrobienie formy życia, to ja propsuję, serio. To jest chyba to, co mogę spróbować tak tu widzicie, nie? Uwydatnia kształty, jakieś tak, wiecie, obsesyjnie ubrane tutaj, o. Jakieś bieliźniane te sprawy tutaj, żeby było troszkę więcej widać. Także widzicie, prawda? Kolejna e, Berynika. Y, to jest Nieniadowska, czyli właśnie y, zawodniczka Poldens, tak? Spójrzmy sobie, co publikuje. Poza tutaj kwestiami treningowymi. Jakieś bieliźniane, bieliźniane. Tutaj też właśnie dużo. Po prostu nie, dużo takich zdjęć ocieka erotyzmem. Tak? Następne. Tutaj Katarzyna Czułek, Mimfans, Czyli takie pochodne OnlyFans. Czyli można powiedzieć taka bliźniacza strona do OnlyFans. Zresztą sobie możemy zobaczyć. Tak? Widzicie. Paywall. Ciekawe co za tym może być. See my Media. Subscribe me. exclusive photo and videos. Come to proof. Hmm. Ciekawe nie. Ale co pokazuje tutaj? Takie rzeczy, takie rzeczy, takie rzeczy. Kolejna. Tutaj, o widzicie. Zakryta nagość. Tutaj jakieś zmysłowe rzeczy, tak dalej. No, poza tym, że tu jest dużo o roślinkach, co akurat mnie się podoba. Ania domagała tutaj o jakieś bikini. Tutaj to. I, I faceci głównie zwracają uwagę na takie zdjęcia. Zresztą, może sobie yy, może sobie wejdźmy na jakieś. Yy, tutaj, o Jalowiecka na przykład. Kolejna, tapling, ale to za chwilkę. Wejdźmy sobie właśnie w takie randomowe zdjęcie i komentarze. Serduszka, serduszka. So beautiful. Perfect dream girl. Śliczna. Takie słodzenie jest wszędzie, właśnie przy takich piękniejszych dziewczynach. A o co mamy tutaj? Only fans, my, my stars to są wszystko bliźniacze strony, że się bliźniacze, że się rozbiegają się o to samo, tak? Kolejna Electric Miss. Wchodzimy sobie i co my tu mamy? Fansly, my, to, to jest jeden co Only fans. Czy ktoś potrzebuje tutaj albo o jeszcze weźmy tutaj do tej aurolki, żeby zobaczyć komentarze. <laughs> Beautiful, wspaniałe serduszka. Amazing woman. Czy wy widzicie to wszystko? To jest właśnie to, jest właśnie to o czym ja mówię. Przecież, przejdźmy sobie dalej, słodzenie, same słodzenie po prostu jest tak? Same jakieś serduszka, gadanie piękna, piękna i tak dalej. Czy potrzebujecie jakiegoś większego dowodu na to, żeby zobaczyć o co tak naprawdę chodzi? A tutaj jest jakieś yy, kolejne. O. Też tutaj coś tam. Mimo, że osobiście mi się ona nie podoba. Patrzcie, też. Śliczna. Napisa napisałam prywatną. Tu a tutaj już w ogóle się zaczyna spermiastwo. Ty, co błędne. Piękności, śliczne. I like you. Serduszka, serduszka. I to na dużo kobiecych profili. A jak się tak zobaczy, to widać, że nie jest jakiś wysokich lotów, bo tutaj no troszkę większych tu jest dziewczyna, tak? Czy potrzebujecie naprawdę jakichś większych e, dowodów na to, co social media robią z, z tymi Z facetami? No ale dobra, powiecie sobie, ok, ale co to tak naprawdę oznacza? Dobra, pozwólcie, że wyjaśnię wam taką e, analogię. Jak zapewne mogliście się domyślić, te całe słodzenie masowe takim laskom i tak dalej, to jest pokazywanie swojej niskiej wartości. Tak, bo jeżeli chodzi o takie właśnie ślepe y, słodzenie danej lasy za sam fakt właśnie, że pokaże się w bikini, to jest naprawdę już przesada. Ale co to dla kobiety oznacza? Y, wyobraźcie sobie, że macie na konto dostać y, milion złotych. Tak? I takie pytanie: czy robi Wam różnicę, jeśli dostaniecie jeden przelew na milion, czy powiedzmy tysiąc przelewów na tysiąc złotych? Zrobi Wam to różnicę? Dla Waszego konta będzie różnica? No, raczej nie. I tak samo właśnie kobiety postrzegają taką atencję, że, że takie słodzenie, od tysiąca zdesperowanych niskiej wartości facecików stawiają na równi z tym, jeżeli jakiś komplement powie jakiś facet wysokiej wartości. I co się wtedy dzieje? Jeżeli dziewczyna poczuje, że ma tą darmową atencję, że ma takie masę słodzenie na równi jakby jakiś jeden y, wartościowy facet y, ją tak komplementował, no, to wtedy nawet takie laski, które no nie są zbyt urodziwe, a dostają masę takich komplementów, zaczynają mieć ego wywalone w kosmos, a co za tym idzie, wydaje im się, że one są w jakiejś topce. I niestety, ale to jest plaga, która będzie jeszcze bardziej się rozszerzać. Zwróćcie uwagę po tym nagraniu, że OnlyFans oraz tego typu podobne strony zaczynają się popularyzować w Polsce, a co za tym idzie dziewczyny, które zakładają tam konta, które tworzą exclusive content, jak dla mnie to to jest nic innego jak e-prostytucja, ale nieważne, sprawia, że będą zarabiały jeszcze więcej za to, że czasami nawet nie pokażą żadnej nagości, tylko właśnie jakieś bikini, te sprawy. Dla przykładu Julia Madaj, Mm, jedna z takich można powiedzieć topowych influencerek w Polsce też ma konto na OnlyFansie. Mm, z tego co niektórzy na Redditie, no, w ogóle swoją drogą z Redditem, to za chwilę poruszę, mm, stwierdzili, że to jest nic innego jak e, lecenie w jajo, bo ona tam żadnej nagości nie pokazuje prawie to samo co na Instagramie. Hej Sherlocku! Ona nigdzie nie powiedziała, że tam y, będzie jakaś nagość albo akty, albo coś tego typu. Sami żeście sobie wpoili taką narrację. No i wiecie, masa komplementów, czy nawet jeszcze dawanie pieniędzy za to, żeby pokazywała więcej, już po prostu sprawia, że mm, takie kobiety będą, wiadomo, one patrzą to, co jest na równi albo wyżej. I jeżeli same Siebie postrzegają jako wysoka wartość, będzie im coraz ciężej znaleźć jakiegokolwiek sensownego faceta. Dlaczego? Chociażby ze względu na to, że właśnie mówię, wysoka wartość. Załóżmy na przykład, że ma jakiegoś przystojnego gościa z sąsiedztwa, tak? Dana dziewczyna zaczęła zarabiać na OnlyFans, i nagle, w sytuacji, kiedy on tam, jako powiedzmy, nie wiem, programista, zarabia 15 koła, ona z OnlyFansa zaczęła wyciągać y, 20, jakoś tam wiesz, markowe ciuchy i tak dalej, i tak dalej. To ona przestanie na niego zwracać uwagę. Dlaczego? Bo stwierdzi, że zasługuje na kogoś lepszego. Chociaż wcześniej, przed założeniem OnlyFansa, cały czas y, spoglądała na przykład na niego i tak dalej, i tak dalej. Do tego to doprowadza. I niestety ten trend idzie w dalszym ciągu w takim, a nie innym kierunku. Do tego stopnia, że tak jak parę lat temu um, kobiety zwracały największą uwagę na około 10% topki facetów, to teraz zwracają uwagę nawet nie na 5, tylko na około 3%, może 2%. Tak więc ten trend robi się wyjątkowo niepokojący. Ale, żeby nie było, że ja gadam, że tylko kobiety są złe, i tak dalej, i tak dalej, faceci też dają się na takie rzeczy nabierać. Stwierdzają, że zakładanie OnlyFans to jest mega super sprawa, dają im ku temu zielone światło, wiedząc tak naprawdę, że to jest elektroniczna wersja prostytucji. Tak? I nie oszukujmy się, jeżeli facet chce reprezentować sobą jakąkolwiek wartość, nie będzie w tym uczestniczył. Będzie wręcz to krytykował, bo jest. Bo prostytucja to jest tak naprawdę złe zachowanie. Elektroniczna wersja również. Tak więc powinno się tak naprawdę, no, może nie tyle co szkalować, co piętnować takie zachowanie, żeby właśnie ten rynek matrymonialny się nie rozpierniczył w drobny mak. Dodatkowo właśnie w social mediach się wmawia, że mężczyzna powinien. Yy, Mieć możliwość, żeby sobie popłakać, żeby okazywać emocje i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę wszystko błąd, bo nie chodzi o okazywanie emocji, a o kontrolowanie swoich emocji. O co chodzi z kontrolą? Żeby wiedzieć, kiedy i jak bardzo móc je okazać. A tymczasem, właśnie w social media, głównie właśnie za sprawą feministek, mówi się, że. Jak facet chce, to powinien móc sobie popłakać, ile wlezie. Innymi słowy, robimy z facetów takie typowe ciapy, na które żadna kobieta tak naprawdę nie będzie nigdy chciała zwrócić uwagi. Mówią w mainstreamie, że to męskie, a potem jak przychodzi co do czego, to patrzy z albo z politowaniem, albo z wysoką niechęcią. A pragnę przypomnieć, że to kobiety patrzą na świat bardziej emocjonalnie. Jeżeli sami zaczniemy wykazywać, w sensie faceci, zaczniemy wykazywać emocjonalne podejście, to kobiety nie będą nas traktować jako mężczyzn, tylko jako swoje koleżanki. A ty masz być facetem, a nie koleżanką. No, chyba, że chcesz być koleżanką, no to wtedy sobie płacz, ile wlezie. To już jest twoja sprawa. Kolejna kwestia to ogłoszenie w social mediach, że takie typowe męskie zachowanie, jak bycie pewnym siebie, dążenie do sukcesu, Skłonność do rywalizacji, i tak dalej, to jest toksyczna męskość. To wiecie, mając takie sygnały, faceci w większości nie chcą być toksyczni, więc po prostu odchodzą od swoich typowych zachowań, które przy okazji w oczach kobiety są bardzo atrakcyjne, tak? Stąd też pojawia się tutaj kolejny motyw, który niszczy te relacje. W mężczyznach zabija się męskość a kobiety zaczynają mieć wywalone ego z powodu zbytniej atencji. Ale co do facetów niskiej wartości to nie w sposób nie wspomnieć o reddicie i to co tam się tak naprawdę wyprawia. Tak jak dają atencję dziewczynom na instagramie, tak na reddicie z tego powodu rozległo się takie stado spermiarzy, że to jest nieporozumienie. Zresztą zobaczcie sami. Dobra, teraz sprawdźmy sobie y, randomowe rzeczy na Redditie, tak? Sobie świeżo założyłem konto i zobaczmy sobie, co my tu mamy. Pisze ktoś o siostrze. Wali ktoś do tej suki. Przystawić komuś do koleżanki, czego tam chcecie pisać, priv. No dobra, tutaj mamy jakieś inne, tak? Chce ktoś ocenić moją dziewczynę lub mamę. Mam do sprzedania zyski. Dziewczyna Edzio, Mode, Hani, Zusję, Mrozicka. Chodzi o nifansy. Oceni ktoś młode koleżanki. Hmm. NSFW to jest dot Not safe for work. Tak? Napisz, co byś ze mną zrobił, gdybyś miał ze mną noc. A to akurat dziewczyna pisze tak? Zalej od lat 14 do 18. Czy wy widzicie, co tutaj się kurwa dzieje? To jest efekt tego, że również feminizm wymawia facetom, że trzeba być zawsze miłym i tak dalej. A jaka jest prawda? To, że kobiety bardziej lecą na Bad boy niż na Nice Guy'a. Niestety, ale rodzi to tak zwane białorycerzykowanie i powoduje to tak naprawdę to, że kobiety kimś takim się jedynie posłużą. Dlaczego? Logiczny wniosek. Jeżeli daną pannę traktujesz jak księżniczka, to się nie dziw, że ona cię traktuje jak swojego sługę, bo sam do tego doprowadzasz. Podsumowując, media społecznościowe pokroju Instagrama spowodowały nieograniczony dostęp do męskiej atencji, który powoduje wzrost ego, wzrost yy, postrzegania swojej wartości. A za sprawą jeszcze feminizmu, który próbuje negować męskie, atrakcyjne dla kobiet zachowania, nazywając je chociażby toksycznymi, sprawia też, że obniża się wartość mężczyzn. I sprawia to, że jest tak naprawdę coraz mniej związków, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. A teraz dam po jednej radzie zarówno kobietom, jak i facetom. Z racji tego, że panie mają pierwszeństwo, no to najpierw skieruję to do kobiet. Starajcie się social mediów zbytnio nie rozwijać. Tak, wiem, dałoby to wyjątkowo dochodowe zajęcie przy niskim wysiłku, ale jeżeli chcecie sobie z naprawdę fajnym facetem ułożyć życie, to lepiej od tego odstąpcie, bo. Im większe zasięgi będziecie miały w socjalkach, tym tak naprawdę będzie większa trudność, żebyście znalazły faceta, który w ogóle was interesuje. Natomiast do facetów. Przestańcie tak nadmiernie słodzić tym dziewczynom. Zamiast tego skupcie się na sobie, rozwijajcie się, budujcie swoją wartość poprzez dobrą formę, rozwój intelektualny. Zbierajcie zasoby materialne, intelektualne, wszystko, tak? I przede wszystkim nie dajcie sobie wmówić, że męskie cechy są toksyczne. Ok, na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem. Planuję jeszcze zrobić kolejne części, ponieważ można o tym gadać i gadać, a jest jeszcze kilka wątków, które chciałbym poruszyć. W ile materiałach to się stanie? Tego nie wiem. Natomiast jeśli ten się podobał, lub masz jakieś e, refleksje, przemyślenia, którymi chcesz się podzielić, no to wiadomo. Sekcja komentarzy stoi otworem. Jeżeli się podobało, dawaj lajka. Jeżeli chcesz oglądać więcej, no to zostaw subika. Tyle w tym temacie. Ja się zbieram, pozdrawiam, miłego wieczoru i bez odbioru.